początkach XIX wieku dzisiejsza Łódź jest niewielkim miasteczkiem liczącym nie więcej niż 100 domów. Nikt jednak nie wyobraża sobie, że w niespełna pół wieku dziewiczy teren zamieni się w metropolię włókienniczą, imperium przemysłu i handlu. W 1820 roku w podłódzkich lasach pojawia się tajemniczy przybysz z Warszawy. Rajmund Rembieliński, prezes Komisji Województwa Mazowieckiego, rozpoczyna badania przemysłowych możliwości tego terenu. Jego wizyta ma związek z zarządzeniem namiestnika Królestwa Polskiego, na mocy którego na terenach rządowych mają powstawać osady fabryczne. Rajmund Rembieliński, warszawianin, bohater insurekcji kościuszkowskiej i wojen napoleońskich, pełni różne stanowiska w administracji państwowej. Od 1816 roku jest prezesem Komisji Województwa Mazowieckiego, czyli nieformalnym wojewodą centralnych regionów Królestwa Polskiego. Jako pierwszy rozpoznaje atuty Łodzi, takie jak duży, niezagospodarowany obszar, rzeki, których szybki nurt miał służyć do napędu maszyn, młyny nadające się do przebudowy dla potrzeb przemysłu, lasy zasobne w drewno, położenie przy trakcie piotrkowskim. Latem 1820 roku Rembieliński dokonuje objazdu po województwie i tworzy plan jego uprzemysłowienia. 18 września plan zatwierdza Rada Administracyjna Królestwa Polskiego. 30 stycznia 1821 roku Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych i Policji powierza Rembielińskiemu utworzenie osad sukienniczych, między innymi w Łodzi, Gostyninie, Przedeczu i Zgierzu. Rajmund Rembieliński zaczyna planować przyszły rozwój Łodzi, wyznacza miejsce na rynek nowej osady oraz określa kierunek przyszłych ulic. W 1823 roku geometra Filip de Fibik tworzy projekt nowego miasta, który uważany jest za dzieło wybitne. Centrum stanowić ma rynek o unikalnym ośmiobocznym kształcie. Dzisiaj to Plac Wolności, słynący pomnikiem Tadeusza Kościuszki. Na planie znajdują się ulice, które istnieją w Łodzi do dziś. Północna, zachodnia, wschodnia i południowa, dziś rewolucji 1905 roku. Powstają istotne dla rozwoju przemysłu obiekty, cegielnia oraz folusz, budynek z maszyną do obróbki sukna. Cechą charakterystyczną jest układ działek o równej powierzchni, co stanowi odbicie XIX-wiecznych kanonów preferujących regularne układy geometryczne. Do miasta zaczynają napływać zawodowi tkacze, których przyciągają nowe możliwości. Zaczynają powstawać zakłady rękodzielnicze połączone z domami mieszkalnymi. Dziś typowe domki tkaczy oglądać można w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. W 1824 roku na południe od Nowego Miasta powstaje nowa osada – Łódka. Jest pierwszą i największą w Królestwie Polskim osadą wyspecjalizowaną w produkcji lnianej i bawełnianej. W ciągu 10 lat zwiększa się liczba mieszkańców do ponad 4 tysięcy, a do końca XIX wieku do 300 tysięcy. Łódź staje się ziemią obiecaną. Rodzą się fortuny królów bawełny, Karola Scheiblera, Izraela Poznańskiego i Ludwika Gejera. Charakterystycznym elementem pejzażu staje się pałac fabrykancki oraz rozciągnięta tuż obok fabryka. W 2020 roku upływa 200 lat, odkąd Rajmund Rembieliński rozpoznał potencjał fabryczny Łodzi. O jego dziele przypomina pomnik stojący u zbiegu Alei Politechniki z ulicą Rembielińskiego. Bohatera uwieczniono w stroju do jazdy konnej i z cyrklem. To symbole nieustającej pracy w terenie i oddania Łodzi, z którą Rajmund Rembieliński był bardzo związany.